takie śniadanie to będzie. A dzisiaj pogoda taka. Nie sprawdzałem jeszcze prognozy, ale mam nadzieję, że nie będzie padać. Otworzymy paczkę. Pokażę wam, co sobie przysłałem. Jest tak, zapakowałem. Zdziwienie. Buty. Żebym miał jakieś buty na rower w Polsce. Zaoszczędzę sobie miejsca w bagażu na przyszłość. Gripy. Pedały. Parę. Boski Timeless na pewno tutaj są. Także w końcu obiecane dla ziomeczków będą. Przednie kółko. Trzeba je będzie na pewno wycentrować. Ale wy już wiecie, jak to się robi dzięki mojemu filmikowi. Także zapraszam. Widelec RMD. Tylne koło. Na freecoasterze. I oto właśnie jak się prezentuje ten rowerek. Tak, słychać, jest tu kaseta. Przełożenie jest niezbyt fajne, bo z tyłu jest 11, z przodu 28. Ogólnie koncepcja była taka, że cały rower złożyłem w większości na częściach firm, z jakimi kiedyś współpracowałem. I tak, mamy tutaj mostek jakuzy, zębatkę jakuzy, siodełko volume, sztyca RMD, tylko w wersji krótkiej. Pole walki, jak widzicie, bitwa trwa z rowerem. Nie chciałem zanudzać z niektórymi rzeczami, bo po prostu powyciągałem jakieś tam części, ale zaraz pokażę wam jakąś ciekawostkę. Chwila, tylko złapię tulejkę centrującą. W przypadku tego supportu tutaj w tym rowerze będę zakładał, bo te łożyska nie są w najlepszej kondycji. I żeby jakoś w miarę działały, założę, ale oczywiście trzymam się dalej lifehacka, że jeżeli chcecie, żeby korby się jakoś mocno nie kręciły, to tulejkę centrującą oczywiście możecie zostawić. Nie trzeba jej montować. Okej, trochę smaru. Pamiętajcie, trochę smaru, żeby łożysko ładnie weszło. I pokażę wam mały patent, jak wkłada się support. Najpierw osadzam sobie łożysko. Tak, on wtedy czuje, że łożysko siedzi, że nie wypadnie. I teraz w ten sposób młotkiem, żeby nie stukać tylko w jednym miejscu, żeby łożyska nie uszkodzić. Pewnie muszę je wbić. A to rarytasik na 100% już nie do zdobycia. Zębatka jakuzy Shuriken. Mega design, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Mała aktualizacja dnia. Domcia jest u dentysty. Napisała mi jeszcze, że jest tam mała obsuwa, więc pewnie to trochę zejdzie. Ja szukam gniazdka, żeby podładować telefon. I zajmę się rowerem, skończę go w tym czasie, nie będę marnował czasu, jak domci nie ma. Domcia odebrana już od dentysty i trochę mnie zaskoczyła ceną, bo ja wczoraj byłem na też zrobienie zęba i zapłaciłem 2,5 stówki, a ona za plombę 180, także no jest różnica ogólnie, ale mniejsza. Teraz poszła do fryzjera i zaraz wróci, kazała mi tylko zaczekać w samochodzie, bo raczej to będzie tylko podcinana grzywka, ciekawe. No i okazało się, że szybko bardzo, pokażcie. Co miałaś robione? Grzywkę tylko pacjentom. Ale pani już bez witryny już. Super, dobra. Jedziemy na obiad do mamy. Przyjechaliśmy sobie do Bożkowa. To się nazywa Bożkowo Letnisko. Jest to taki ośrodek wypoczynkowy z jeziorkiem. Tutaj bardzo często oboje jeździliśmy z Domcią, jak jeszcze miałem motorek kiedyś, także jest to fajne wspomnienie i się przejdziemy tutaj wzdłuż jeziora. Zobaczcie, jaka chata. Kto by pomyślał w takim Bożkowie w Polsce? No jak widać można. To nie jest nic nowego dla mnie, bo ja już to widziałem, ale chcę wam pokazać jako ciekawostkę. Przejdziemy się, pospacerujemy wzdłuż jeziorka. Tam troszeczkę dalej jest taka ścieżka wzdłuż lasu, też fajnie. Nie jest zimna? Nie. Mówiłem. Tam ktoś sobie motorówką płynie. Jest fajnie, cisza, spokój. To jest takie
małe rancho. Za dzieciaka pamiętam, kiedyś tutaj byłem. Zobaczcie. I biały rumak. Patrz, jaką ma grzywę. I mamy klub na fali wspomniany. Zobaczcie, jak plaża. Przyszło już nasze zamówienie. Domci goferek z bitą śmietaną, owocami. Na wypasie. Na wypasie, różowy, zobaczcie. Kawka, dla mnie herbatka zielona i goferek też różowy z samymi owocami, wiórkami kokosowymi. Smacznego! Smacznego. Muszę wam powiedzieć, że najlepszy w tym wszystkim jest ten zapach, bo jak idę sobie na spacer gdzieś w Anglii, to nie ma takiego zapachu jak tutaj w polskim lesie, więc naprawdę to mi się bardzo podoba. A tutaj taki domek trójkątny. Domcia mówi, że tutaj w sumie w sezonie się sporo dzieje, naprawdę są imprezy. Jak jest lato. Festiwale mamy, przecież jest chyba Euforia. Euforia Festival, no. Dokładnie. Także tutaj naprawdę, my pamiętamy zresztą sprzed 3 lat, jak jeszcze mieszkaliśmy w Polsce i przyjeżdżaliśmy latem do Boskowa. Praktycznie cały weekend, dokładnie. I ze znajomymi, albo po prostu sami wsiadaliśmy na Junaczka i jechaliśmy sobie do Boskowa. Jest tyle rzeczy chyba co nad morzem, bo jest i woda, są atrakcje, więc dokładnie. Nie trzeba jechać nad morze, bo jest tutaj. Dokładnie, my takie mini morze to mieliśmy pod nosem. No wiadomo, że jeziorko nie zastąpi tego, ale tu no jest naprawdę fajnie. Mega. I szczerze właśnie co chciałem powiedzieć, że zawsze tutaj latem w sezonie tu był taki tłok, ja się troszeczkę wkurzałem, bo nie lubię jak jest tak zatłoczone, że się trzeba przepychać z ludźmi, prawie że o parkingu to już nie wspomnę. Dlatego Junaczkiem lubiłem jeździć, bo w sumie parkowałem tam, gdzie była najmniejsza szpara między samochodami. O, zobaczcie jaki domek. Super. To jest pewnie na wynajem w sezonie. A my idziemy do kościółka w lesie. Miejsc siedzących jest sporo, stojących jeszcze więcej. Krzyż. No ktoś to rozwalił. Tutaj jeszcze mamy rzeźbę. Znicze, kwiaty. A my idziemy dalej. Zrobimy sobie spacerek po tym lesie. Przed chwilą właśnie powiedziałem, żeby się tylko mocniej nie rozpadało, bo zmokniemy. Zobaczcie. Klasyczek znowu, zgłodnieli, Kebab Point. To jest mój Rollo, patrzcie jaki olbrzym. Domci w bułce kebab i już się zastanawia, czemu sos czosnkowy jest żółty. Dobry? I tak właśnie kończymy kolejny dzień. Kebab, który jedliśmy, okazał się być średni. Beznadziejny. Niestety, jak Domcia mówi, jeszcze trochę posiedzimy sobie, pooglądamy coś. A my widzimy się już jutro, w kolejnym dniu. Pozdro.